Kurs zorganizowaliśmy przy współpracy z Legią Warszawa, która delegowała m.in. Marcina Żebłakowa, Tomasza Kiełbowicza, Radosława Kucharskiego, ale też w kuluarach pojawił się Henning Berg, który gościnnie przywitał się również z Kevinem Gallagherem oraz Jeffreyem Kenną. Swoim doświadczeniem przybył również podzielić się był selekcjoner Andrzej Strejlał. Gościł również wśród uczestników w zasadzie Adam Matysek, który brał czynny udział podczas wykładów i dzielił się wieloma cennymi wskazówkami, z których oczywiście mogli skorzystać nasi uczestnicy. Jest w dalszym ciągu zainteresowanie i potrzeba edukacji w tym zakresie, w tym kierunku, także myślimy nad tym, aby w niedalekiej przyszłości po raz kolejny zorganizować edycję na terenie naszego kraju, po czym dalsze działania skierujemy w inne części Europy Wschodniej i tym samym będzie to we wrześniu Słowacja, gdzie przy współpracy również z Federacją Słowacką będziemy organizowali kurs w tej części Europy. Odpowiedzialnym za działania na terenie Słowacji będzie uczestnik naszej pierwszej edycji, były zawodnik Petr Hrisko. To z nim nawiązaliśmy większy zakres współpracy. Miejmy nadzieję, że rozwinie się to w odpowiednim kierunku, takim podobnie przynajmniej jak tym, który tutaj zaobserwowaliśmy na terenie Polski. Pierwsza edycja odbędzie się we wrześniu. Natomiast już można zapowiedzieć, iż zaplanowaliśmy również drugą na terenie Słowacji, która będzie to organizowana w listopadzie. Myślę, że wśród uczestników pojawią się zarówno Polacy, myślę, że będą to też Czesi, no i w największej mierze zdecydowanie Słowacy. Oczywiście oprócz Europy Wschodniej nasze działania skupią się również na Europie Zachodniej, ale nie tylko, bo już prowadzimy rozmowy w Katarze, o czym informowaliśmy już podczas pierwszej edycji. Prowadzimy również rozmowy w Stanach, także na pewno Ipson nie zatrzyma się tylko i wyłącznie na Europie Wschodniej czy też Zachodniej.